A zmierzą się w tym pojedynku reprezentujący wschodzący Białystok Boxing Team Dariusza Snarskiego, legitymujący się rekordem. Jedno zwycięstwo, dwie porażki, jedna wygrana przez KO, Włodzimierz Letr. A jego rywalem będzie wracający po kilkunastu miesiącach przerwy na zawodowy ring. To będzie jego pierwszy pojedynek od starcia w lutym 2013 roku z Martinem Roganem. Były mistrz Europy, były challenger do tytułu mistrza świata. 47 wygranych, 6 porażek, 2 remisy, 28 zwycięstw przez KO, a więc niebagatelne doświadczenie. Albert Dragon Sosnowski. Włodzimierz Letr waży 97 kg. Na wadze już Albert Sosnowski. 103 kg. 103 kg waży Albert Sosnowski. To jest trzecia walka jutrzejszego wieczoru. Dystans 6 rund. Letr kontra Sosnowski. Dziękuję bardzo. I poprosimy do nas bohaterów walki numer 4. Tutaj jeden z bohaterów zmienił się, można powiedzieć, w ostatniej chwili, po tym jak kontuzji doznał, Rafał Jackiewicz, ale szykuje nam się naprawdę dobry pojedynek. To jest limit umowny 72,5 kg, a zmierzą się w tym pojedynku zawodnik Unii Boxing Oświęcim. 19 zwycięstw, 2 porażki, 2 remisy, 2 wygrane przez KO. Łukasz Wawrzyczek! Jeszcze niedawno boksujący o tytuł mistrza Polski w kategorii średniej z Maciejem Sulenckim. Tym razem tutaj w umownym limicie. Jego rywalem będzie niepokonany pięściarz grupy Babylon Promotion. 6 walk, 6 zwycięstw, 1 zwycięstwo przez KO, Kamil Szeremeta. 72-200, 72-200 waży Łukasz Wawrzyczek. Więc spokojnie, w tym limicie 72,5 kg, umówionym przez oba zespoły. Znacznie lżejszy, 71 kg, 600 gram waży Kamil Szeremeta. 71,600 to jest walka, która toczyć się będzie na dystansie 8 rund. Szeremeta kontra Wawrzyczek. Dużo większe doświadczenie na ringu zawodowym Łukasza Wawrzyczka, zawodnika Unii Boxing Oświęcim. Z drugiej strony Kamil Szeremeta szykował się do walki z Jackiewiczem. Ostatecznie walka z Wawrzyczkiem. 8 rund, myślę, że bardzo ciekawe starcie. To jest walka numer 4. Jak wspomniałem, w limicie umownym 72,5 kg. I przechodzimy do walki numer 5. Limit wagowy także umowny, 96 kg, a zmierzą się w tym pojedynku. Były ćwierćfinalista Igrzysk Olimpijskich jako amator w boksie zawodowym z rekordem 16 wygranych, 4 porażki, 3 remisy, 11 zwycięstw przez KO, mieszkający w Kanadzie, ale 100% Polak, Artur Binkowski. A jego rywalem będzie zawodnik grupy Babylon Promotion. 4 walki, 4 zwycięstwa, z tego jedno przez KO. Panie i panowie, Michał Cieślak. 96-350. 96 kg, 350 gram. Będziemy zaraz tutaj dyskutować z teamem Michała Cieślaka. Michał, oczywiście spokojnie w limicie. Poprosimy cię, żebyś stanął nieruchomo. 93-200, 93 kg, 200 gram. Michał Cieślak, dystans 6 rund. Młody Cieślak kontra doświadczony Binkowski. Zdaje się, że jest zgoda na te 96-350. Arta Binkowskiego, no wiemy, jak wygląda też ta reakcja organizmu po długim locie, który na pewno jest za Arturem Binkowskim. I to jest jutro pojedynek numer 5.